szkoła kształci w następujących zawodach. Kształci następującą zawodę. Technik ekonomista, technik logistyk, technik medyczny. Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, wlicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty. Technik logistyk zajmuje się planowaniem i organizowaniem przemieszczania towarów od produktu dla konsumenta. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik analizy oraz zasadnicza szkoła zawodowa cukiernik, kucharz, piekarz oraz operator maszyn i urządzeń przyrodniczych. Lecz uczciu otworzył się z Rzeszowa. Kształcenia ustawicznego w Rzeszowie. Kształci w zawodach. Technik transportu kolejowego. Technik automaty sterowania ruchem kolejowym. Technik dróg i mostów kolejowych. Zasadniczej szkole zawodowej obecnie kształcenie na kierunkach. Oraz lekarz, lekarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz, nowej sieci, instalacji rządzej sanitarnej. Monter zawodowy i robot wykończeniowy w budownictwie, monter izolacji budowlanej, monter nawierzchni kolejowej. Współpracują z wieloma firmami szanowanymi i wysoko ocenianymi na rynku. Ustawicznego z Rzeszowa. Zespół elektroniczny w Rzeszowie. Według ogólnopolskiego rankingu edukacyjnego Perspektyw otrzymała laur Złotej Szkoły. Szkoła ta kształci w zawodach technik elektronik, technik informatyk. Partnerami w kształceniu są firmy Wolfgangowe, uczelnie Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Stowarzyszenie Elektrybus Polski. 1998 roku szkoła realizuje praktyki zagraniczne oraz nową wymianę młodzieży z programu w ramach projektu Erasmus Plus. Zespół szkół elektronicznych. Zespół szkół samochodowych z Rzeszowa. Kształci w kierunkach. Technik mechatronik. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakarz i lakiernik. W szkole działają klasy kontaktowe z układem Audi i Mercedes. Szkoła współpracuje z Techniczną, Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim. Uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne w projektu unijnych. Projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. Uczniowie podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w praktykach, stażach, specjalistycznych kursach zawodowych. Ta pogodówka zaprasza wszystkich gimnazjalistów na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się
się z tego zrobić. Zespół szkół samochodowych. Zespół szkół technicznych z Rzeszowa. Kształcik zawodowy. Technik elektronik. Technik informatyk. Technik organizacji reklamy. Technik mechanik. Technik teleinformatyk. 1500 kolejnych uczniów, którzy wzięli udział w projektach unijnych tej szkoły. 2 miliony euro to koszt naszych zagranicznych wojaży. 4 tygodnie bez transportu ze szkoły Lumy, lecz 3 katalograficznego pobytu 7. To jest koło WSK. Jesteśmy szkołą z tradycjami, można powiedzieć, takimi związanymi z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Naszym patronem jest Eugeniusz Kwiatkowski. Ja też mam na imię Eugeniusz, wobec tego koligacja od razu kojarzy się, że jesteśmy bardzo dobrym zespołem szkół technicznych. W naszej szkole, oprócz zawodów innych, a dzisiaj prezentujemy, teraz prezentujemy zawód technik, mechanik i technik elektronik, to w tych zawodach myślę, że mogę powiedzieć, że mamy największe osiągnięcia zawodowe związane z takimi projektami jak drukarka 3D, z którą to drukarkę 3D robili elektronicy, robili mechanicy, bo inaczej się po prostu nie da. W tej chwili jest tak, że nasze zawody, niezależnie od tego, jakie nazwiemy, czy to będzie elektronik, czy to będzie mechanik, muszą ze sobą współpracować po to, żebyście potem w przyszłości w zakładach pracy mogli wspólnie w zespołach takich projektowych, w zespołach dużych, mogli funkcjonować jako pracownicy potrafiący projektować, potrafiący wykonywać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że
tym momencie rozpocznę już lekcję ciekawą. Poproszę Kamila o to, żeby mi na lekcję ciekawą włączył prezentację. Za chwileczkę opowiemy, po co tutaj przyszliśmy, co chcemy wam pokazać, w jaki sposób chcemy zaprezentować naszą szkołę, czyli zespół szkół technicznych, jakie zawody, czyli technik, mechanik i technik elektronik. Ja tutaj mam jeszcze taką koleżankę, która jest z liceum ogólnokształcącego, ponieważ jest dużo dziewczyn, ponieważ jest sporo chłopaków, to chcę powiedzieć, że koleżanka tutaj jako taki, myślę, wyraz artystyczny naszego zespołu szkół technicznych pokazuje, że my potrafimy współpracować nie tylko z chłopakami, nie tylko z nauczycielami, ale potrafimy również z uczniami bardzo ciekawe rzeczy robić. A te ciekawe rzeczy, które, prawda? A te ciekawe rzeczy, które robimy, to. I tutaj rozpoczyna się Kamil lekcja ciekawa. Tematem naszej lekcji to jest drukowanie 3D. Drukowanie przy pomocy tych urządzeń, które tutaj widzicie. Są to takie elemenciki, które są wydrukowane z jakiegoś tworzywa. Koleżanka za chwileczkę, oprócz folderku, które tutaj mamy, za chwileczkę będziesz rozdawać, ja powiem kiedy, również wam, niektórym, przynajmniej te elemenciki, które tutaj widzicie, będzie rozdawać, żeby pokazać, że to, co mówię, to jest prawda i że to nie jest jakaś tam, że tak powiem, fikcja. Już przeleciało troszeczkę na prezentacji, ale co my tutaj mamy? Właśnie drukarka. Pierwsza drukarka, drukarka 3D, która powstała dlatego, że ja z nauczycielami byliśmy w Hiszpanii. Tam zobaczyliśmy takową drukarkę, pozazdrościliśmy i stwierdziliśmy, a co, nas na to nie stać? I okazało się, że nas stać. Nie kosztuje ona dużo. Jest to drukarka, która tam się przed chwilą pokazała, jest to tak zwana drukarka 3D Rekra Mendel Prusa. Tak się nazywa. Drukarki 3D zostały wymyślone gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych lata 80. XX wieku. Nie tak całkiem dawno. Tak jak powiedziałem, jest to Mendel Prusa. Jest to drukarka, która sama może drukować elementy, czyli te plastiki, które tutaj widzicie, to ta sama drukarka również może taką wydrukować, że wy sami w domu moglibyście te drukarki również wykonać. Drukarek to jest typu Velemana. To są drukarki, które nasza młodzież siedząca tutaj wykonywała na projekcie będąc w Niemczech. I tam drukarki 3D, które drukują, które są działające, wykonywali będąc, dawniej to się nazywało projekt Leonardo da Vinci, obecnie Erasmus, albo jeszcze jakoś inaczej, ale w każdym razie generalnie projekt ten jest po to, że w 3 tygodnie młodzież za darmo może wyjechać na praktykę zawodową i na tej praktyce zawodowej bardzo wiele rzeczy się uczy. I właśnie tam wyjeżdżają i mechanicy, i elektronicy, czyli zawody technik, elektronik, technik, mechanik. Myślę, że jak powiem, że z zespołu szkół technicznych, czyli naszej szkoły, młodzież, która wyjeżdża po całym Podkarpaciu, ja osobiście też wielokrotnie byłem na takim projekcie, mogę powiedzieć jedno, że młodzież podkarpacka to młodzież, która potrafi wiele, zarówno te rzeczy zawodowe tutaj wykonywać, jak też potrafi zachować się, będąc na zagranicznym projekcie, jak osoby, które... No i właśnie, jak byłem z jedną grupą, to tak się zachowywali w zakresie umiejętności zawodowych, w zakresie tych umiejętności społecznych, językowych, że poprosiłem rodziców, żeby im powiedzieć, macie wspaniałą młodzież, a praktycznie rzecz biorąc, ta młodzież to między innymi wy, bo jak przyjdziecie do nas do szkoły, a zapraszamy was do naszej szkoły, do zespołu szkół technicznych, zobaczycie, że takie asystentki mamy, jak ja dzisiaj, że mamy chłopaków, którzy mają bardzo duże umiejętności, zdobywają stypendia prezesa Rady Ministrów, zdobywają stypendia prezydenta miasta Rzeszowa, zdobywają stypendia tutaj chłopak, który siedzi. Jakie stypendium dostałeś, powiedz? Urzędu Marszałkowskiego. Wiekam jest osobą cichą, nie słyszeliście, ale zdobył nagrodę, dużo pieniążków to było i myślę, że warto by było, żebyście przychodząc do nas też mogli uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Jeszcze raz powiem, że nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Technicznych, to jest szkoła, tak jak powiedziałem, wychodząca się z tej tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Kultywujemy tą tradycję poprzez organizację konkursów, poprzez organizację, między innymi chcę powiedzieć, i to ważna sprawa dla waszych rodziców,
wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego była w naszej szkole, mamy z nią kontakt i może ona do nas przyjechać, jak będziemy mieli za 2 lata jakieś lecie szkoły. Będzie to już takie 60-lecie istnienia naszej szkoły. Jeszcze dopowiem, że drukarki 3D powstały po to, żeby wykonywać formy. Tak jak macie, nie wiem, telefon, ja mam tutaj telefon, tutaj jest pilot obudowy na przykład, to formy do każdego typu obudowy, urządzenia i tak dalej wykonywały się jako prototypy. Żeby taki prototyp powstał, trzeba było zrobić formę. I te formy robili ludzie, strasznie tam coś mieszali i tak dalej. Tu może kolega mechanik troszeczkę uzupełni za chwileczkę moją wypowiedź. Ja jeszcze tylko dopowiem, że w tej chwili jedyne, czego zabrania się, jeżeli chodzi o drukowanie, to zabrania się w sposób, czy kupuje się elementy do drukowania w formie 3D, czyli w formie przestrzennej. Proszę bardzo. Panik jest nauczycielem środowiskowym, mechanicznym w zespole szkół technicznych w Rzeszowie. Na przykładzie takiego tematu, który koleżanka rozdaje, pokaże, jakie są etapy, do czego z takiego dojść. Pierwszym etapem to jest wykonanie projektu. To jest projekt wykonany przez mechaników naszej szkoły. Robimy to popularne w programach Autoka, które jest dość szeroko stosowane w przemyśle. Czyli to jest wykonanie takiego projektu w BDL. Następny etap to jest wykonanie projektu 3D. To jest projekt 2D, następny będzie wykonanie projektu 3D. Też to jest wykonywane przez naszych uczniów, czyli z rysunku płaskiego przechodzimy do rysunku trójwymiarowego. Jak już mamy rysunek trójwymiarowy, mamy tak 90% tych prac za sobą. Należy się z nich przekonwertować, tylko zapisać w formacie STL. I po zapisaniu w formacie STL można już takie elementy wydrukować. Czyli sprawa nie jest trudna. Takie rzeczy u nas robią mechanicy na zajęciach w szkole. Następnym etapem, tak jak powiedziałem, to będzie wydruk. Tu macie przykład naszej drukarki, drukarek, które tutaj stoją. To są prace naszych uczniów. Teraz zastosowanie. Drukowanie 3D, pierwsza rzecz, zastosowanie medycyny, czyli dlatego uzupełnianie prawda, jakiejś tkanki kostki. Tak? Macie fragmenty czaszki, protezy do nóg. Taką nogę można ładnie zeskanować, potem wydrukować. Widzicie, tam na ręce jest gips. Jest to taka zaleta, że najpierw ręka jest skanowana skanerem 3D, później do tej ręki jest zaawansowane idealnie. Ręka się dużo szybciej goi do siebie. Kolejnym etapem to jest zastosowanie w mechanice. Drukowanie 3D, przede wszystkim, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, do prototypowania, czyli najpierw na przykład projektujemy jakiś element, chcemy zobaczyć, jak to wygląda, jak to będzie działało. Możemy sobie taki prototyp wydrukować. Wtedy widzimy, możemy go pomacać, jak to wygląda. Z drukowaniem 3D wiąże się też takie zagadnienie jak inżyniera odwrotna. No już mamy jakąś część motocyklu, jakąś część mamy dorobić. Mamy do tego rysunku. Bierzemy skaner 3D, skanujemy, po pewnym programie obrabiamy i możemy sobie taką część spokojnie wydrukować. I na podstawie części wykonujemy rysunek. Macie tutaj jeszcze taki przykład obok rysuneczka. Drukowanie w kolorze, dość popularne teraz się stało. Niektóre gwiazdy i tak dalej drukują sobie takie twarze. Powiedzmy.